No proszę Państwa, to co słyszymy to są emocje, emocje piątego finałowego meczu o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Śledza Wrocław i jej kibice czekali na to święto 30 lat. Wisła Kraków broni tytułu. Atmosfera jest bardzo gorąca, można powiedzieć, po krakowskich meczach nawet brutalna ze względu na szereg złośliwości, które zgotowała koszykarkom z Wrocławia publiczność krakowska. W tej chwili jesteśmy tu wszyscy i wszyscy się zastanawiają, czy to jest dziś ten dzień, na który kibice i zawodnicy, zawodniczki, ci, którzy grali kiedyś, ci, którzy tak jak ja byli zawodnikami, zawodniczkami Śledzy, czekali lat 30. Proszę Państwa, zaczyna się takie misterium, które jest charakterystyczne dla każdego meczu. Najpierw pojawiają się osoby techniczne, potem trenerzy, później zawodniczki, pani prezes Ślęzy, no i sędziowie. Publiczność już jest od dawna z Krakowa, bardzo liczna grupa. Mieliśmy tu taką małą, no, przepychankę, trudno powiedzieć. W każdym razie Ślęza koniecznie chciała, co nie jest w zwyczaju, także w zwyczaju finałów, prowadzić na halę swoją własną maskotkę Wisły Kraków. Chyba się nie zgodził Wrocław. Zobaczymy, dziewczyny się rozgrzewają. Atmosfera jest taka, jakby mecz już się rozpoczął. Proszę Państwa, ten mecz będzie też meczem takiej biernej walki dla Agnieszki Śnieżek, która ma olbrzymi wkład w to, że Śledzia dzisiaj w finale, ale niestety zerwanie wiązek kolanowych spowodowało, że teraz jest z koleżankami, ale jest z koleżankami, można powiedzieć, grając w głowie. I bywa to gra najtrudniejsza dla tak dobrej, rutynowanej zawodniczki. Za chwilę w minę, proszę Państwa, wchodzi Śledza. Co Norman, Zuzanna Stepowicz, Katarzyna Rymarenko, Agnieszka Skobel, Agnieszka Kaczmarczyk i nasza wielka gwiazda z podkosza Majewska. I za chwilę piąty raz w ciągu krótkiego czasu będzie hymn. Trener Arkadiusz Kuszyn właśnie uściskał się ze szkoleniowcem Wisły, ale co jest charakterystyczne, na początku każdego meczu podchodzi z dwoma piłkami, którymi kręci sobie na palcach i daje dziewczynom do ćwiczeń, tak jakby chciał je poklepać, namaścić, nadać im właściwy ciężar, najwłaściwszy. Proszę Państwa, za chwilę zaczyna się mecz, trzeba przypomnieć, że zawodniczki mają obowiązek mieć coś pod koszulką i spodenkami. Nie wiem, czy sędziowie to sprawdzają, na pewno w niektórych dyscyplinach jest tak, na przykład w piłce wodnej, że sędzia przed meczem sprawdza co? Paznokcie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. A więc Wisła, Ślęza, powtórka z powtórki z powtórki. Piąty mecz o Mistrzostwo Polski. Telewidzu, obudź się, zaczynamy. Zaczęło się w tej chwili pierwsze rozegranie. Piłkę wygrała Gidens, Abdelkader, podanie na lewo do Simons, w tej chwili Ewelina Kobryń, wejście pod kosz. Agnieszka Kaczmarczyk próbuje przeszkadzać. Dwa punkty przy przewinieniu Agnieszki Kaczmarczyk. 2-0 dla Wisły. Kobryń zrobiła różnicę. Czeka nas jeszcze jeden rzut osobisty. Razem jest to dla Wisły szansa na objęcie prowadzenia 3-0. Nie zawiodła nasza jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek, przypominam, grała WNBA. W tej chwili kontratak z Ślęzy, Kastanek, podanie do Col Norman. Col Norman rozgrywa.
Wejście Kartek Treffers. Niestety nieudane, ale Kaczmarczyk zbiera. Jest! Jest i Agnieszka Kaczmarczyk zdobywa 3 punkty. To był mocny punkt w części spotkań. To był mocny punkt w części spotkań. Ślęzy zaczęła dobrze, ale oto szybki rewanż Simons. Simons, która przespała pierwsze 2 mecze we Wrocławiu, ale całkowicie się zrehabilitowała w Krakowie. Rozgrywa Sol Norman. Mamy pierwszą minutę meczu. 3-5 prowadzi Wisła. Marisa Kastanek do Kaczmarczyk. Treffers, Sol Norman. Ponowne rozegranie. Kaczmarczyk. Niestety nie udało się za 3 punkty. O mały moc walka w parterze wygrywa Simons. Szybki, błyskawiczny kontratak, dziesiątka, numer Pelego, Ivana Maudżera, Włodzimierza Lubańskiego i Maradony. Jest faulowana, ale nie. Proszę Państwa, sędziowie odgwizdują faul w ataku. Faul w ataku i piłkę ma Ślęza. Rozpoczyna Marisa Kastanek. 8 minut 53 sekundy do końca pierwszej kwarty. 5-3 prowadzi Wisła. Gra nerwowa, na razie rzuty za 3 punkty. Kaczmarek do Sol Norman. Zwrot. Wejście indywidualne Zuzanny Sklepowicz. Aj, strata, ale niestety dzięki przytomności Kastanek wejście. Jest i faul. Marisa Kastanek, jedyna chyba zawodniczka Ślęzy grająca z ochraniaczami na zęby. Taki, wygląda jakby czerwone te zęby miała w momencie, kiedy wchodzi pod kosz. Ale 2 punkty po dynamicznym wejściu, które jest bardzo dla niej charakterystyczne. I teraz będzie jeszcze jeden osobisty, ponieważ w czasie rzutu została sfaulowana. Jest 5-5 i w rękach Marisy Kastanek prowadzenie Ślęzy. Jest i dzięki Kastanek, po raz kolejny dzięki Amerykance czeskiego pochodzenia, jedynej zawodniczce Ślęzy, która przed wejściem na boisku żegna się znakiem krzyża, jak południowy amerykański piłkarz. W tej chwili rozgrywa Dziętara do Kobryń, to Wisła przy piłce. Abdelkader nie! Zdecydowała się Kobryń na rzut za 2 punkty. Było to celne, jakby zwiodła obrończynię Ślęzy i w tej chwili jednym punktem prowadzi Wisła i Kartnej Treffers, dynamiczne wejście, niestety bez punktów, chociaż wydawało się, że 2 punkty będą pewne po jej dynamicznym zagraniu. I uwaga, Giddens, pudło na szczęście, zbiera jedna z niższych zawodniczek na boisko, to kontratak, Agnieszka Kaczmarczyk. 2 punkty, jest 8-7 dla Ślęzy. Giddens już nie faulowała. I proszę Państwa, kontratak Kartnej Treffers. Kontratak Treffers po przejęciu i jest 2 punkty, brawo. Brawo, fantastycznie. Holenderka, która gra po długiej kontuzji, nie mogła się długo przełamać, zrobiła teraz to, właśnie to, po co ją tutaj sprowadzono do Wrocławia. Kapitalny kontratak i teraz będziemy się przyglądać trochę jej pojedynkowi z Giddens pod koszem. Jest 10-7 dla Ślęzy. Dalej Wisła próbuje wykorzystać swoją przewagę wzrostu. Giddens nie trafiła. Piłkę ma Ślęza, jest 10-7, przepraszam, piłkę ma Wisła, jest 10-7 dla Ślęzy, 6:56 do końca kwarty. Agnieszka Kaczmarczyk z powrotem do Zuzanny Sklepowicz. Sol Norman. Marisa Kastanek jak zwykle bardzo dynamiczna, ale nie dobrze zablokowana. Kaczmarczyk, rzut, jest! Piękny rzut, uwolniła się spod Ziętary, królowej przechwytu w Wiśle, która zresztą rozegrała w Krakowie bardzo dobre mecze, szczególnie w obronie, ale nie tylko. Abdelkader, Belgijka, faulowana przez Kartnej Treffers. Ślęza, publiczność Ślęzy wyjątkowo, jak na tę halę, jakby zagłuszyła zwolenniczek i zwolenników Wisły. Z boku rozpoczyna Simons, jest 12-7 dla Ślęzy, 7 minuta meczu. 7 minuta pierwszej kwarty, tak. Abdelkader, Belgijka, próbuje się uwolnić, ale podanie na ślepo i teraz na dobieg Zuzanna Sklepowicz, Kastanek, faul i 2 punkty. Brawo, Ben Abdelkader. Nie.
A teraz osobisty Marisy Kastanek, która w znakomitym kontratakiem jest 14-7. I brawo, jest 15-7, proszę Państwa, znakomita gra Kastanek. Wyprowadza Abdelkader, Belgijka. Bardzo nerwowe sytuacje między nią a Kastanek w Krakowie, na boisku. Można powiedzieć siłowe. Simons, wejście, faul i jeszcze kosz. Proszę Państwa, no, Simons się odrodziła i to jest właśnie takie żądło i też mózg drużyny Wisły, zwłaszcza w momencie, kiedy nie ma na boisku rutynowanej Schottheimej. Simons osobiste. Właściwie to zrobiłeś z Proszę Państwa, Simons rzuty wolne tak zwane. Uwaga. No niestety trafiła 15-10. Jej indywidualna akcja, faul, rzut wolny zwany dawniej osobistym. I znowu Śledza przy piłce. 15-10. Połowa pierwszej kwarty. Agnieszka Kaczmarczyk. Wejście indywidualne. Niebezpiecznie. Prawie, że straciła piłkę. Zol Norman. Wejście indywidualne. Tak. Tak, klasycznie. Piłka podana jak na tacy. Bardzo wysokie krycie przez Kastanek i Sklepowicz, wychodzących zawodniczek Wisły. Kastanek nawet macha ręką w górze, żeby zakłócić komunikację Simon z resztą zespołu dotyczącą rodzaju rozegrania. Abdelkader, indywidualna akcja, kryta podwójnie. Kobryń, ale poza polem 3 sekund, zalał kosza. Ślęza, Ziętara atakuje do Kobryń, Pudło, faul trefer, sędzia w zasadzie tego nie zauważył, no, próba kontrataku na ślepo, zagranie na pamięć i Abdelkader z daleka, popatrzmy, czy to było za 3 punkty, nie, 17-13 w każdym razie, po chaotycznej obronie, prawie udanej, ale niestety nie udało się wyjść ze skutecznym kontratakiem, Marcia Kastanek, uwaga, aj, prawie że, ale prawie robi różnicę. Giddens zebrała po nieudanym, niecelnym tym razem rzucie Marysy Kastanek. Simons w kontrataku Wisły. 4:41 do końca, 17:13 prowadzi Ślęza. I niestety Simons aż się zatoczyła z radości. To rzuca 3 punkty chyba. 17:15 po rzucie z dystansu Simons. Rozgrywa Zol Norman. Niecelny rzut Zol Norman. Zebrany przez Giddens, ale właśnie piłka odbiła się i wpadła jej sama w ręce. 17:15 dla Ślęzy. Simons, kryta przez Sklepowicz, indywidualnie, uwaga. Obręcz, zbiera Kaczmarczyk, ale traci piłkę. Sporny, walka w parterze z Giddens. Brawo Ślęza. Brawo dziewczyny. Piłka dla Ślęzy, z boku rozpoczyna Kastanek. Niecałe 4 minuty do końca pierwszej kwarty. Ślęza prowadzi 17-15. Kastanek. Piłka jak zwykle wyprowadza Zol Norman. Kastanek, Zol Norman. Zol Norman przytrzymywana przez Ziętarę. Wejście Koterwas. To Perwas, nikt się nie spodziewa jej dynamiki. Zawodniczki Wisły odpuszczają jak tak zwaną młodą, a ona jest potencjalnym tylko żądłem, bo Koperwas niestety nie trafiła. Rzutu za 3 punkty, ale Wisła gubi piłkę. Ewelina Kobryń mówi wzrokiem i gestem, no to ja, to naprawdę ja. To ja zgubiłam piłkę. Nadal 17-15, 3,5 minuty i wchodzi Nikki Green za kartę trefer. Nikki Green doświadczona w pierwszym meczu ciężką kontuzją. Kaczmarczyk, Zol Norman. Kaczmarczyk, Koperwas, młoda, bardzo dynamiczna, rzucająca, lekceważona. Nikki Green w boju, Koperwas, a znowu Pudło, ale zbieramy i jest!
niezawodna, chwilami naprawdę niezawodna z Norman. Jest 19-15, 3 minuty do końca. W tej chwili rzucała Kobryń, ale z dalekiej obręczy. W zasadzie jest to zawodniczka podkoszowa. Trudno powiedzieć dlaczego. Może dlatego, żeby wyprowadzić Nikki Green z obrony, żeby jedyna tak naprawdę wzrostem dorównująca Wiślaczkom nasza zawodniczka wyszła z podkosza. Tutaj mamy, proszę Państwa, piłkę dla Śledzy z boku wyprowadza Marisa Kasanek. Jest 2 minuty 50 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Nikki Green. Pierwszy kontakt z piłką chyba w tej kwarcie. Agnieszka Kaczmarczyk do Zonorman. Gramy po kole. Tak, i uwaga. No i niestety Nikki Green nie trafiła w dodatku. Według sędziów faulowała. 19-15. No niestety. Trzymamy kciuki za Nikki Green, ale na razie nie zrobiła różnicy. I rzuty wolne dla Kobryń. Dla Wisły. Dobra. Rutynowana Wiślaczka nie rzuciła pierwszego rzutu wolnego. Wczasy kibice mają nadzieję, że tak będzie za chwilę też 19-15 dla Szlęzy. No niestety 19-16. Ewelina Kobryń za drugim razem się nie pomyliła. W międzyczasie na boisku zjawiła się Morrison z Wisły. My gramy w składzie z Nikki Green. Koperwas. Chodzi odważnie pod kosz. Jest! Znakomicie! Fantastycznie! Nie boi się ta młoda zawodniczka takich wejść. Jest szybka, jest dynamiczna. Nie ma respektu wobec rutynowanych Wiślaczek. Abdelkader trafia, jest 21 do 18. W tej chwili Simon z Wisły nie trafia,
jest 30 do 22, to jest bardzo już jak na jedną kwartę przewaga dosyć duża. Marysia Kasanek podaje do Norman. Próbują rozgrywać pozycyjny atak, ale mało ruchu jest w tej chwili wszędzie. Do Norman musi to sama, podanie do Green, niestety przejęcie Abdelkader, kontratak Wisły, aż się Nicky Green trochę złapała za głowę. I uwaga Ziętara, która nie jest mistrzynią rzutu, potwierdziło się. A i wydawało się, że ta piłka w sposób oczywisty będzie zgarnięta przez Ślęzanki. Zonorman próbuje jej Morrison odebrać piłkę, ale jest po prostu za wysoka. Patrzymy w tej chwili na mecz przez spodnie sędziego. Nie szkodzi Majewska. Marysia Kastanek. Rumunka Pop. Fauluje w obronie. Tak, fauluje w obronie. Nie starczy stanąć. A na boisku pojawiła się Agnieszka Schottheimer, dawna Ślęzanka, najbardziej rutynowana zawodniczka Wisły, kapitan drużyny, Don Norman, Nicky Green, rozegrały to same, znowu Kasanek, rzut, no i Marysia Kasanek za 3 punkty, to jest to, czym romiła już kilka razy, 33-22 dla Ślęzy, no proszę Państwa, nie jest źle, jest 8 minuta, 40 sekunda drugiej kwarty, Abdelkader, Koterwas prawie odebrała piłkę. Bardzo mi się podoba ta młoda, czupurna zawodniczka drugiej linii, proszę Państwa. Nie boi się, nie ma obaw. Tak, oj. W tej chwili odwidzano jej faul, ale wydaje się, że faul był zagrany przez Abdelkader. Nieistotne, mamy 33-22, 8:30 do końca. Proszę Państwa, atmosfera bardzo gorąca, ta hala jeszcze nigdy nie była tak zapełniona. Mamy tu Kępkę Swędrowską i Pawła Chmarze, czyli wielkie legendy Ślęzy, herb Wrocławia, flagę polską i oczywiście tak na mało której hali we Wrocławiu jest tutaj flaga Unii Europejskiej, za co jestem osobiście bardzo wdzięczny. Morrison podaje do Ziętary, Abdelkader rzuca za daleka i niestety trafia i to chyba może być nawet rzut za 3 punkty. Jest 33-25, 8 minut jeszcze do końca drugiej kwarty, do końca połowy meczu. Ślęza prowadzi 33-25. Prowadzenie 8-punktowe w takim spotkaniu. To jest w zasadzie Majewska. No proszę Państwa, teraz albo nigdy. Nicky Green nie trafiła, ale Majewska, mając pusty kosz za swoimi plecami, nie zdecydowała się na rzut. To był błąd. Akcja Ślęzy nieudana. Tymczasem pudłuje Schottheimer. W takim momencie kroki Zol Norman, no to jest zawodniczka, która no ma krótszy krok, więc może popełniła kroki, wraca Kartej Treffers na boisko. Zaczyna Wisła. W tej chwili Morrison do Ziętary, Schottheimer. Czeka na koleżanki, nie jest rasową rozgrywającą nagranie do Morrison. Ta do Abdelkader, pudło. Obręcz zbiera Kartnej Treffers, kontratak 33-25 dla Wisły, 7 dla Ślęzy, 7 minut do końca drugiej kwarty. Przy piłce Ślęza Majewska rzuca tymi swoimi charakterystycznymi lobami z daleka, ale pod koszem jest nie tak dobra. Marysia Kastanek w trudnej sytuacji, aj, omal nie nastąpiło przejęcie. Niestety nie udało się sforsować Kartnej Treffers z podwójnej obrony Wisły. Morrison i Schottheimer przejęły piłkę, jakby jej siła fizyczna nie wystarczyła do sforsowania tej zapory. Omal by Zunana Sklepowicz nie przejęła piłki, ale Abdelkader 33-25, 7 minut do końca. Ślęza prowadzi w ataku Wisła. Schottheimer, Ziętara nie trafia. No jest ona znakomicą, przechwytującą, świetną w defensywie, w przechwytach, no ale rzut. Znaczy rzut za 3 punkty ze skrzydła nie jest jej najmocniejszą stroną. Podniósł się trener Rusin, który znowu omal po raz kolejny nie wszedł na boisko. Zdarza mu się to kilka razy w ciągu meczu. Na szczęście sędziowie nie są w stanie tego w ogóle zaobserwować. Dobrze, i teraz Majewska. Majewska, Don Norman. I uwaga. Jest! Jest! No, to było niesamowite. Don Norman znowu przymierzyła. 35-25, 10-punktowa przewaga. 6 minut do końca, ale faul Zuzanny Sklepowicz na Ziętarze. Chyba będą rzuty wolne, bo stąd nie widzę w tej chwili. W wrocławskiej publiczności to się nie podoba. Krakowskiej się podoba bardzo. Agnieszka Skobel
specjalistka od przechwytów. Zmienia Charlie Zoll, to chyba tak może na to jedno zagranie. To Norman ma odpocząć. Dobrze, zaczyna Wisła Kraków, przy piłce Morrison, nie, to była shot Heimej, przepraszam, teraz Morrison, Agnieszka Mańska nie zdołała przejąć piłki, ale tam strasznie, można powiedzieć, krwawa walka pod koszem, z jakimiś chyba przewinieniami, jest 35-25, 6 minut, trener Rusin trochę jak Napoleon. Teraz pierwszy wolny dla Wisły celny. Cała Ziętara bodajże, tak? Tak. Tak, tak widzę stąd. Przepraszam, Rumunka Klaudia Popu. Takie uspokojenie gry w przerwie. Jest połowa drugiej kwarty. Wchodzą właśnie nowe zawodniczki, takie jak Agnieszka Skobel. Aj! Nie udał się rzucać 3 punkty. Nie udał się rzucać 3 punkty Marcie Kasanek, ale dzięki przytomności Karty Treffers udało się zebrać piłkę. I Agnieszka Majska zebrała też dzięki przytomności Karty Treffers znowu. I znowu jest nasz atak, i znowu Marcia Kasanek. Widać, że ma pokusę rzucić. Uwaga! I Ziętara, która jest specjalistką w defensywie. Fabluje Kasanek i będą chyba rzuty wolne. Schottheimer, kapitan drużyny, stara się uspokoić grę. Wraca Gidens, wraca Kobryń. Schodzą Morrison i Schottheimer w Wiśle. Charlie Zoll wraca na boisko. Przez chwilę jej nie było. Chciała chwilę odpocząć. Agnieszka Skobel pozostaje. Majewska, Treffer, Sklepowicz. No, można powiedzieć, że bardzo niskim składem gramy w tej chwili. Poza przeciwko Wiśle. Chyba sędziowie nie dostrzegli przewinień Wiślaczek przy ataku Ślęzy. Na razie nie udało się zdobyć punktów. Uwaga. Świetne zagranie. Świetne, po prostu fantastyczne Agnieszki Skobel. Gidens zdenerwowana, ponieważ Skobel o głowę niższa od niej wytrąciła jej piłkę w decydującym momencie. Z ławki Ślęzy szykuje się do wejścia Rymarenko. Rymarenko wchodzi za Agnieszkę Sklepowicz. No wyraźnie trener chce jakby podwyższyć szansę pod koszem, bo dysproporcja zaczęła być wzrostowa już dosyć duża. Gidens. Prawie się Treffers udało przejąć piłkę. Kobryń. Atak Rymarenko, faul. Tentara, Gidens, Pop, Rumunka. Nie udało się uwolnić spod kurateli Rymarenko. Agnieszka Majska na piłkę. No Zoll w swoim takim niesamowitym wejściu, ale niestety za precyzyjnie, można powiedzieć, musiała to wrzucić. Jest 35-27, po 2 minut ten wynik się nie zmienia. Niecałe 5 minut do końca. Pop przy piłce, podaje do Gidens. Gidens walczy z Treffers. Treffers... Gidens chce odebrać chęć do walki zawodniczce Ślęzy i potraktowała Treffers z łokcia, już nie pierwszy raz dodajmy. Właściwie to jest oddziaływanie na psychikę zawodniczki. Treffers nie wygląda na zbitą stropu, raczej na jeszcze bardziej zaciętą. Coś Gidens krzyczy, mówi, żeby sprowokować zawodniczkę. Szumowna Krzycka pokazuje na Treffers, która wydaje się stać bezczynnie, ale to jest oczywiście pozór. W tej chwili Zoll Norman właśnie do Treffers, która
ściera się z Eweliną Kobryń i nie trafia, ale ona zbiera po własnym rzucie. No! Aż ja krzyknąłem do Agnieszki Kaczmarczyk, żeby wchodziła w lukę, ale tutaj. I teraz uwaga, Rymarenko. Niecelny rzut. 3 minuty 51 sekund. Oj, Rajt Ślęzy zlekceważona trochę Szumelda, ale udało się zebrać Agnieszce Kaczmarczyk piłkę. Agnieszka Skobel. Też, no, faul bardzo wyraźny. Skobel jest bardzo szybka, zwinna, ale zawodniczki, można powiedzieć, wyższe, mocniej zbudowane fizycznie. Bardzo często wykorzystują tę przewagę. Wykorzystują tę przewagę. Ale Skobel na tym zasadzie skorzysta, bo w tej chwili mamy do czynienia z dwoma rzutami wolnymi, oczywiście po przerwie, do której o czas poprosił trener Ślęzy Arkadiusz Rusin. Dopiero teraz zauważyłem, że Gidens gra z ściągaczem na kolanie. Ja nie życzę kontuzji zawodniczce, ale na pewno zmniejsza to jej możliwości. Wychodzimy w składzie w miarę wysokim na Gidens i Kobryń z Agnieszką Kaczmarczyk i z Nikki Green. Zoll. Przy piłce Zoll. Marenko. Kobel. Ajajajajaj. No. Podanie przez połowę boiska do tyłu, tak zwany rzut zakazany, 3-12 do końca, 35-27, niestety błąd. Koterwas, która naprawdę robi różnicę swoimi wejściami za Agnieszkę Skobel. Agnieszka Skobel w piątce sezonu, no ale tutaj w tych meczach finałowych wiedzie jej się różnie. Wisła przy piłce. Koterwas prawie, że przejęła piłkę. Simons. Simons nie trafia i Nikki Green. Można powiedzieć, że nareszcie się do czegoś przydała. 2:53 i proszę do końca 35:27. Wynik dalej stoi w miejscu. Nikki Green nie wiadomo dlaczego tak daleko na obręczy, na obwodzie gra. Koterwas próbuje wejść. Tak, to są te jej wejścia indywidualne. Fantastycznie. Przeciwniczki ją lekceważą jako młodą zawodniczkę. Znakomicie to wykorzystuje. 37-27. 10 punktami prowadzi Ślęza Wrocław. Gidens nie trafia. Rymarenko właściwie nie tyle zbiera, co dostaje piłkę w ręce. Co Norman się zastanawia, to jest bardzo ważny moment, mamy 10 punktów przewagi. Jeżeli Ślęza teraz rzuci choćby za 2 punkty, mecz jakby nabiera zupełnie innego wymiaru, przynajmniej matematycznego. Przy piłce Zon Norman, teraz Kaczmarczyk, indywidualne wejście i Green. A i nie udało się, ale Koperwas, no naprawdę ta dziewczyna się spisuje znakomicie. Jest jedną z najniższych zawodniczek na boisku, ustawiła się tak, że to ona akurat zebrała i... Straszny pech, piłka była w obręczy, ale nasza, aż wyskoczyła jak pajacyk w górę z radości, ale też w razie, żeby pokazać faul, to Norman ograła przeciwniczki, Rymarenko, a i nie udało się, fauluje Gidens, Rymarenko fauluje Gidens. Nie mogła sobie fizycznie dać rady. Znakomita pozycja, dobre podanie. 37-27. No i proszę Państwa, kwarta zbliża się do końca. Dobra. Thank you.
No i właściwie w tej chwili zaczynamy drugą połowę. Ta druga połowa już naprawdę się zaczęła. To są te takie skupienia motywacyjne drużyn, ładowanie akumulatorów. Po przerwie zmienia się sposób gry, czasami następuje mobilizacja, czasami. Właściwie bywa tak, że przed i po przerwie robią się dwa trochę oddzielne mecze. Tymczasem za chwilę rozpoczyna się druga połowa. Przypominam, Śledza Wrocław prowadzi 44-29 i można powiedzieć, że na wyciągnięcie tych dwóch kwart mamy Mistrzostwo Polski we Wrocławiu. Ale mieliśmy mecze, w których nie takie przewagi topniały, zwłaszcza w ciągu 20 minut gry. Ten parkiet czeka na rozstrzygnięcie. Cała sala czeka na rozstrzygnięcie. My wszyscy czekamy. Wspaniały mecz, trochę ostry start, ale generalnie Wiśle, Ziętara, Kobryń, Iden, Simons, Abdelkader, Szlezie, Zolnorman, Sklepowicz, Treferc, Kasanek, Kaczmarczyk. Czyli można powiedzieć wariant wyjściowy z jedną zawodniczką szybką, niską i na grę dynamiczną. Zolnorman, rozpoczęła się druga połowa. Marysia Kasanek, Sklepowicz, z powrotem Kasanek, Zolnorman. Na razie nie udaje się wypracować żadnej pozycji w ataku pozycyjnym. Znowu Kasanek, która wchodzi ostro pod kosz, rzuca. Tak. No tak. Marysia Kasanek tu, zwłaszcza na tej hali, jest właściwie ostoją drużyny. Jest 45-29 po jej kolejnym rzucie. Tym razem za dwa punkty, sprytne minięcie i rzut plasowany. I teraz uwaga. Ewelina Kobryń szuka swojej szansy bardzo daleko od kosza, czyli przewadze wzrostu, to jest dziwne. Zbiera Treffer w tej chwili, kontratak lewym skrzydłem, Zuzanna Sklepowicz do Treffer. Ta do Kasanek, oj, o mały głos Simons przejęłaby tę piłkę, proszę Państwa. Treffer, słaby atak pozycyjny, jedyną ruchliwą zawodniczką w tej chwili jest Sklepowicz. Treffer stoi i Kasanek, a i to nie mogło wejść. Było widać już po torze lotu piłki, że raczej nie. 46-29, 8:58 do końca kwarty. Wisła ma piłkę. Rozpoczyna z boku Simons do Abdelkader. Belgijka próbują powstrzymać Sklepowicz. Belgijka posuwa się do przodu. Teraz do Kobryń. Simons, która trochę rozkłada ręce, nie ma komu podać. Wysoka Gidens też daleko od kosza. Bardzo dziwna taktyka, ale to było na uśpienie Kobryń. Niestety Kaczmarczyk, nie udało się jej przypilnować. Przewaga Kobryń wzrostu, przewaga doświadczenia, przewaga też trochę siły fizycznej. 46-31 dla Ślęzy. Marysia Kasanek, wejście na środek, odejście ze skrzydła i plasowany rzut, w którym jest specjalistką. Tym razem za dwa punkty. 48-31 dla Ślęzy Wrocław. Kobryń. Simons, Wisła w wejściu pod kosz i Pudło zbiera, jak często to bywa, najniższa Norman, Agnieszka Kaczmarczyk, faul, brutalny faul Kobryń, bez sensu, właściwie to był chyba faul nie tylko na dwa rzuty wolne, na coś więcej. Kaczmarczyk trzyma się za twarz, był to cios po prostu, cios nie w piłkę. Ewelina Kobryń, która była spóźniona, wolniejsza, użyła całej swojej siły fizycznej, tu ma pewną przewagę nad Agnieszką Kaczmarczyk. Ta najpierw się skrzywiła, teraz już uśmiechnęła. Oznacza to zęby całe. Przystanie 48-31, Agnieszka Kaczmarczyk rzuca. I jest rzut wolny celny, 49-31. No i 19 punktów przewagi. Jeszcze kwadrans ponad czystej gry.
ale Ślęza wyrabia sobie przewagę, no taką, gdzie można zacząć myśleć o mistrzostwie Polski tak naprawdę. I złe rozegnanie Kobryń, którą kryła Treffers bardzo dobrze. Sklepowicz plasuje, jest, rzuca. Zuzanna Sklepowicz. 53-31. Aż mi się głos załamał. To wszystko brzmi nieprawdopodobnie, no. Nie wiem, jesteśmy coraz bliżej cudu. Cudu, na który się ciężko zapracowało. Narada w jednej, narada w drugiej drużynie. 53-31. 7 minut 32 sekundy do końca trzeciej kwarty. Sytuacja wymarzona. Właściwie chciałoby się, żeby mecz się już w tej chwili skończył. Hala wypełniona po brzegi. Wszystkie miejsca siedzące zajęte. Właściwie tyle stojących, co jest możliwych do zajęcia, zajęte również. Proszę Państwa, to jest wyjątkowe święto sportu. Wyjątkowa nagroda dla tych wszystkich, którzy podłożyli, jak to się mówi, podwaliny pod ten sukces Ślęzy. Bo to już jest sukces, ale teraz, a teraz jeszcze trochę do sukcesu przez duże S, które w tej chwili chyba każdy wierzy. Kader. Atak Wisły. Kobryń próbuje siłowo przepchnąć Kaczmarczyk, która przeszkadza jej, no jednak nieskutecznie. Wydawało się, że skutecznie, bo Kaczmarczyk dotknęła piłki, ale Kobryń była tu trudna. Rutyna, siła, dokładność. Zuzanna Sklepowicz rozgrywa, przekazuje piłkę do Norman. Tam mało ruchu w środku. Zuzanna Sklepowicz wchodzi pod kosz, podaje do Zoll. Aj, nie ma, zbiera niestety Ewelina Kobryń, 53-33, 20 punktów przewagi, 7 minut niecałe do końca czwarty. Abdelkader podaje Gidens, Kobryń, nie ma, świetna zbiórka Kaczmarczyk, walczyła z nią niższa od niej Kasanek, która, wszystkiego jej można odmówić, Marysie Kasanek, ale nie waleczności. Dała sobie radę z wyższą Kobryń. Pod koszem. Sklepowicz nie widziała na skrzydle Kasanek. Rzuciła niecelnie w obręcz. Kobryń. Abdelkader rzut ze skrzydła, przewaga topnieje do 17 punktów, z naciskiem na 17, no ale topnieje, 15 minut do końca, 15 punktami prowadzi, 17, prowadzi Ślęza Wrocław, Kaczmarczyk przy piłce, Sklepowicz, Dolkejmej, Kasanek, jak zwykle niezawodna, faul. Znakomite wejście pod kosz, minięcie, próbowała rzucać, została sfaulowana, 2 rzuty wolne. ...53-36, 5:37 do końca czwarty. Marcia Kasanek rzuca rzut wolny, no celny oczywiście. I jeszcze jeden. Wywróciła się Kobryń, ale to przypadek. Przy piłce kryta przez Kaczmarczyk. Kobryń bardzo daleko od kosza, to jest bardzo dziwne. Ma jakąś chyba drobną kontuzję w tej chwili. W ferworze walki przy zmianie. Zacięta walka o każdą piłkę tak zwaną między Abdelkader a Sklepowicz. Dzięki Zoll Norman Ślęza była krok od przejęcia. Simons. Razem się nie wstrzeliła. Piłka w rękach Ślęzy, Zoll Norman.
55-36 prowadzi Slezia w piłce. Zdana Skrepowicz wchodzi na środek, ma czystą pozycję, nie decyduje się na rzut. Don Norman, Kaczmarczyk, przebój. Jeszcze raz Don Norman. W zasadzie w tej chwili jest to kwestia tylko decyzji i jest. Dwa punkty, 57-36. Właściwie Wiślaczki nawet jej nie przeszkadzały. Wydawało się, że z takiej trochę nieprzygotowanej pozycji nie uda się jej rzucić. Ewelina Kopryń nie podchodzi prawie pod kosz, ale tu miejsce zajmuje Gidens, która rzuca, weszło. Weszło, udało się uwolnić od Treffels, ale właściwie Wiślaczki, te wysokie Wiślaczki nie wchodzą już pod kosz. Wydaje się, że starają się rzucać bardziej z dystansu, z odejścia, bo w tych zapaśniczych walkach pod samym koszem na trumnie mają lepsze warunki fizyczne, ale mimo to nie wygrywają. Znakomite podanie do Treffels. Powrót. Jeszcze raz Treffels. Jest. Fantastyczna podwójna wymiana. Treffels zgubiła piłkę, ale ją odnalazła najlepiej jak tylko można. 59-38, 4 minuty do końca kwarty. Abdelkader, no nie wiem jak sędzia to zakwalifikuje. Wygląda na to, że potknęła się o nogę Skrepowicz, ale. Ale. 59-38, 3 minuty 50 sekund do końca kwarty. Piłce Wisła Abdelkader. Falko Perwas. Dwadzieścia jeden punktów przewagi Ślęzy. Pod koniec kwarty. No dowieść to do końca kwarty, wtedy wszystko już chyba wydaje się możliwe. Przy piłce Wisła. Z boku rozpoczyna Ziętara. Do Abdelkader. I oto przejęcie niesamowite przez Treffels. Marisa Kastanek. Ale zabawiły się jak w NBA. Agnieszka Kaczmarczyk. To był żart. Podawały sobie we trójkę piłkę pod koszem Wisły. 61-38. Trener Rusin już nie może wytrzymać. Stał, biega wzdłuż linii. Zaraz czekamy tylko, aż przekroczy tę linię. Przytrzymać go musiał sędzia. Trenera, teraz szybko trenera na chwilę. Tutaj nie udało się tego złapać, ale w pewnym momencie nastąpił klincz między trenerem Ślęzy a sędzią po prostu. Sędzia musiał odsuwać trenera, który właściwie wchodził mu w pole widzenia. Abdelkader. Rzut z daleka, próba, no pudło i znowu Ślęza zbiera. Don Norman. 61-38, 2,5 minuty. 2,5 minuty do końca kwarty. Kwarty, która jest przedostatnim aktem. Chyba jednak, miejmy nadzieję, marszu Ślęzy do Mistrzostwa Polski. Jacek idę na tamtą stronę, do końca połowy.
Proszę Państwa, rozpoczęła się czwarta i ostatnia kwarta ostatniego pojedynku Mistrzostwa Polski. We Wrocławiu Ślęza prowadzi z Wisłą Kraków 64-43. Przy piłce Kotermas jest 9 minut 40, 32 sekundy do końca. Wydaje się, że trudno będzie Ślęzie ten pojedynek przegrać, ale nie wolno takich rzeczy mówić, dopóki piłka w grze, zwłaszcza zrutynowaną, przebiegłą, bezwzględną Wisłą. Niesamowite zagranie Kotermas i... wejście z faulem czy bez? Uwaga, zobaczymy, co powiedzą sędziowie. Chyba jednak z faulem. Dwa rzuty osobiste. Kotermas świetnie, po prostu świetnie. Każde wejście robi różnicę. Jak już mówiłem, nie boi się przeciwniczek. Agnieszka Śnieżek z Agnieszką Sklepowicz śmieją się, Zuzanną Sklepowicz śmieją się trochę z tej całej sytuacji, która jest na boisku. No Kotermas, żeby tylko nerwy, uwaga. Pierwszy nie, 64-43, spokojnie dziewczyno, zasłużyłaś na to, dynamiczne wejście, została sfaulowana, nie było dwóch punktów, no to teraz chociaż jeden, uwaga, nie udało się dwa razy, trudno. Można powiedzieć, Pan Bóg cnoty koszykarskie obdziela po równo, to teraz znakomita, dynamiczna, ale w rzutach wolnych aż nie tak perfekcyjna. I teraz Koterwa znowu wejście.
Don Norman. Jakieś przewinienie, nie wiem jakie, proszę Państwa, to chyba były kroki albo coś podobnego. Wiśle, Schottheimer i Morrison. Szumełda. Walka, zacięta walka i wszędzie udało się odzyskać piłkę. Niesamowite. Pojawiła się na boisku Iberwelde. Iguerawide, przepraszam bardzo, to nerwy. Iguerawide, która jest jednym z podstaw gry Wisły. Nie grała w Krakowie, była kontuzjowana, teraz jest na boisku. Ale to w dalszym ciągu niewiele zmienia. Schottheimer. Morrison. No niestety ta statyczna siła Niki Green w tym momencie nie zadziałała. Jest 66-45. 21 punktów przewagi dla Ślęży. 8 minut, tak jak słusznie zauważył speaker. 8 minut do końca. No fantastycznie. Numer 23, Marisa Kastanek. Za 3 punkty, można powiedzieć, w duchu zwycięstwa. Jest 7 minut, 42 sekundy. Przepychanka siłowa między Green a Morrison na środku boiska. Sytuacja zaliczona przez sędziego jako przewinienie. 69-45. 7,5 minuty. Cóż się może zdarzyć? Ja doprowadzę sprawozdanie gdzieś tak do ostatniej minuty. Zostanie minuta. Później już tylko filmuj grę i tę radość, bo będzie taki wybuch radości, jakiego nie było. I to do końca już potem tę radość kręcisz, bez mojego komentarza. W te miejsca włożymy muzykę, wiesz? No już sobie na pewno wygrały. Wiesz co, chyba tak. Wszystko na to wskazuje, ale w sporcie się różne rzeczy zdarzają, ale utrata przez 7 minut 30 sekund czystej gry, utrata ponad 20 punktów, ja nie pamiętam, żeby się coś takiego zdarzyło. Tutaj rękoczyny, Marisa Kastanek z Rumunką Pop. Sędziowie tłumaczą: dziewczyny, nie bijcie się. Ma mistrzostwo, dwa warkocze. Marisa Kastanek z tym charakterystycznym ochraniaczem na zęby właśnie w tej chwili dostała od Rumunki z głowy. Po prostu dostała normalnie cios z byka. Ale Treffers odzyskuje piłkę. Bo to bardzo wyraźnie widać tutaj z bliska pod naszym koszem, no. Rozmowa i później nagle trzask czoła. Jak na podwórku rumuńskim, bo to była Rumunka Pop. A teraz Koterwas i Hartney Treffers. No nie udało się, Col, ale 69-45. Jest 7 minut. Abdelkader, Schottheimer, myli się. Kobryń, myli się. I odebrana piłka przez Marisę Kastanek. Co za dziewczyna, i wspólnie z Treffers. Zol Norman rozgrywa. Proszę Państwa, jest niecałe 7 minut. Agnieszka Skoble przygotowuje się na ławce Ślęży. Tymczasem będzie zmiana też prawdopodobnie w Wiśle. Rzut niecelny, ale Koterwas idzie za piłką. Jak jest waleczna ta dziewczyna, nie zbiła jej z tropu to, że nie rzuciła rzutów wolnych. Skobel czeka na zmianę. Jest, no fantastyczna Treffers. Na to czekaliśmy przez cały sezon i to się zaczyna zdarzać. Rzadko się uśmiechała ostatnio. Teraz pokazała te piękne, białe zęby. Proszę Państwa, 6 minut 20 sekund, 71-45. Na śledzy. Zaczyna Giddens. Wisła. Przy piłce Abdelkader. Belgijka podaje do Kobryń. Kobryń, podobnie jak Giddens, bardzo daleko od kosza. Wysokie zawodniczki Wisły. Oj. Atak. Treffers, która chciała chyba dać do zrozumienia Giddens, że nie będzie dawała się okładać łokciami. Widać, że jest trochę sfrustrowana tą sytuacją i że to jest naprawdę walka na łokcie. Bardzo rezolutnie Agnieszka Skobel przy Pop. Pop próbuje ją wypchnąć. Kobryń, Ziętara, nie, to Szumełda, przepraszam.
i nieudana akcja i znowu przy piłce Benza. Solheim, John Norman i jest. Kolejne dwa punkty, 73-45. Proszę Państwa, jest 5 minut do końca. Cóż tu się może zdarzyć, ale nie bądźmy tacy. W ataku Wisła, atak pozycyjny, rozgrywają po kole. Abdelkader, Kobryń bardzo daleko od kosza, teraz próbuje wchodzić, podaje do Krzyckiej. Chyba faul i to chyba Agnieszki Skobel, która jak każda porządna zawodniczka udaje zdziwienie w takiej sytuacji. Krzycka, dwa rzuty wolne, trochę można uspokoić nerwy, jest 73-45. Ponad 20 punktów różnicy, grupo. 5 minut, 24 sekundy. I znowu zbiera Ślęza, zbiera trefer Skaczmarczyk. Atakują agresywnie Kastanek, ale już piłka poszła do przodu. Piłka zawsze jest szybsza od zawodniczki. Marysa Kastanek, wejście pod kosz, niesamowite, weszła w samą lukę. Teraz Kaczmarczyk też, ale jeszcze próbują i chcą jakby wjechać trochę. Oj. To teraz trochę próbowały wjechać do kosza z piłką. Bardzo słusznie Jacek zauważył tutaj kiedyś, że te panie, które tańczą, to właściwie na meczu rzeźnej koszykówki powinni to być trzy liderzy. Może się doczekamy, może to będzie postulat nowego zwycięskiego klubu. No zobaczymy. Teraz mamy chwilę oddechu. Można się troszeczkę zastanowić nad tym, co się dzieje. Jest 5 minut, 40, bodaj jak stąd widzę, 6 sekund do końca sezonu koszykówki żeńskiej w Polsce. Ślęza jest o 30 centymetrów od sukcesu pierwszego 30 lat Mistrzostwa Polski dla żeńskiej wrocławskiej koszykówki. 73-45. Ostatnie 5 minut. Wychodzi Agnieszka Skobel, Agnieszka Kaczmarczyk, Shelley Cole-Norman, Dol-Norman, Marysa Kastanek, Kartej Treffers, Wiśle, Gidens, Kobryń, Schottheimer, Abdelkader, Dziętara. Ten rytm, który Państwo słyszą, jakby rytm serca tej hali. Czas ruszył. Agnieszka Kaczmarczyk, faul. Dwa rzuty wolne, znowu dostała od Gidens. Jest przez nią boksowana, językiem przejeżdża, czy zęby całe. Taka to jest dzisiaj damska koszykówka. Damskie koszykarki bywają niestety damskimi bokserami. No, nerwy. Agnieszka Kaczmarczyk potrafiła trzy osobiste w sytuacji ekstremalnej rzucić po kolei. W tej chwili pierwszy nie wszedł, no ale teraz to już niech wejdzie, co? Dobrze, brawo. 74-45, 5 minut. Kobryń, Abdelkader. Nie trafia, nic nie idzie Wiślaczką, ale zebrały piłkę. Kąt odbicia był taki. Schottheimer próbowała ją zablokować Agnieszka Skobel, ale niestety wzrosła. Abdelkader do Gidens, która zdobywa dwa punkty. Pierwsze od dawna punkty dla Wisły. 4:30, 74-47. Prowadzi Ślęza Wrocław. Niecałe 5 minut do końca świata, można powiedzieć, do końca wszystkiego. Kartej Treffers walczy. Kaczmarczyk, a i niestety nie trafiła, teraz piłka, no i Skobel walczyła o przypadkową piłkę, dobrze, daje szybkość.
27 punktów przewagi Ślęzy. 27 punktów. 9. Jeszcze 9. Co się może zdarzyć przez 3,5 minuty? Cóż się może przez 3,5 minuty zdarzyć? Agnieszka Szotchemej, dawniej zawodniczka Ślęzy, tu była brązową medalistką mistrzostw Polski, 19-letnią nadzieją polskiej koszykówki. No, nie myli się, już jej pozostało. Czuła się jakieś pół roku temu, rok temu, czuła się bardzo niedoceniona przez trenera Wisły. Teraz daje jej odpowiedzialność, ale w momencie, kiedy już szanse na nadrobienie strat są coraz mniejsze. Za chwilę 3,5 minuty do końca meczu. Ślęza prowadzi 25 punktami. Marisa Kastanek. Agnieszka Kaczmarczyk wchodzi w lukę. Refers! Jest! Jeszcze 2 punkty. Proszę Państwa, 76-49. 3,27 do końca meczu. Co się może stać? Ale zawodniczki Ślęzy nadal stosują mocne krycie. Jestara, ale piłka była trącona po drodze przez jedną z obrończyń Ślęzy. Tam na lewo była wolna Kastanek. Norman jej nie widziała. No dobrze. To już było, to już przeszło. Jentara zebrała piłkę. Kontratak Wisły, bardzo mocny, żywiołowy. Agnieszki Szotchemej rzut i pójście przez całe boisko nie wrzuciła, ale 2 rzuty wolne. Indywidualna akcja. Ślężanki stoją w kręgu, namawiają się. Treffers, wchodzi Green. Wszystkie zawodniczki Ślęzy są witane brawami, żegnane brawami. Oto kolejne 2 rzuty wolne Szotchemej, ale trudno powiedzieć, żeby miało to mieć jeszcze jakieś znaczenie. Oto Agnieszka Szotchemej. 76-50. 26 punktów przewagi Ślęzy. Niecałe 3 minuty przed końcem meczu. Jeszcze raz się nie pomyliła. Teraz się nie myli, no ale powiedzmy, że jesteśmy w sferze deseru chyba. Nie w sferze przystawki przed lupą. Iggy Green, Majewska, Don Norman. Wysokie zawodniczki grają po wodzie. Tutaj bardzo odważne wejście Agnieszki Skobel. Piłkę zabrała jej Wisła. Czyste wejście, nie było faulu. 2:35 do końca. Jentara. Szotchemej. Walczy żywiołowo, kolejne punkty przed nią zdobyte. Pytanie, czemu tak późno, panie trenerze, czemu tak późno? Marcia Kastanek, Don Norman. Nicky Green, nie udało się. Nie idzie jej dzisiaj, to jest dobre określenie. Minuta 53 do końca. Jeszcze próbuje Belgijka. Wiśle, jeszcze znowu obręcz. Jest minuta 38 do końca. Zaczyna Ślęza. Don Norman. Proszę Państwa, za chwilę będą mieli Państwo taką oto radość, rozrywkę, że ostatnią minutę meczu będą mogli Państwo obejrzeć w całości bez mojego komentarza. Ślęza prowadzi 76-53 i trudno sobie wyobrazić, żeby, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski, zatrzymało ją cokolwiek.
Abdelkader w kontrataku, no ale tu się chyba już nic nie może zdarzyć. Tu się chyba nic nie może zdarzyć. Jest 12 sekund do końca meczu, 10 sekund, piłka odebrana, walka i Nicky Green zwycięża w tym pojedynku. Zostawiam Państwa z mistrzyniami Polski Śledzą Wrocław i z Wisłą Kraków na hali AWF we Wrocławiu oraz z kibicami, z Jackiem, który, Zawiszem, który znakomicie tę końcówkę Państwu pokaże.
godzinie szczęścia trzeba powiedzieć coś głupiego. IKS Ślęza, czy też pierwszy klub sportowy Ślęza, zakładali we Wrocławiu Lwowiacy. Do Wrocławia przyjechało ze Lwowa takie oto pożekadło, przysłowie, że w Krakowie, jak ktoś puka do drzwi, to pytają, kto tam. A kiedyś we Lwowie, dziś we Wrocławiu mówią, proszę. Może to jest jakieś drugie dno tego zwycięstwa, którego naprawdę cieszymy się wszyscy bardzo strasznie.